Hej, witajcie, witam was, no już nagrywam szósty odcinek, tak, maratonu, goddammit. Więc lecimy, już nie chce mi się nawet witać, na serio. Co my tutaj mamy? Jest to mod, który daje Clash of Clans. To jest taka gra na komórki, jeżeli osoby, które nie wiedzą, o co chodzi. Naprawdę kiedyś nią grałem, a już dawno nie pamiętam po prostu, co tam dokładnie było. Ale są moby, które wyglądają nieziemsko po prostu, dodane do Minecrafta z tej gierki. Więc no cóż, łapa w górę jak zawsze przy tym maratonie, klikacie łapę, 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 subskrypcję i komentarz. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj archera, który oczywiście w nas strzela, nawet zrymowałem, tak już dobry jestem. No i jak widzicie, on nas truje z poisonem dwójką, lub ona nas truje. Chciałem wam pokazać właśnie jak wygląda model, ale bym umarł, więc nie mogłem. Po zabiciu danego moba, on tak jakby się wybiela, tak jakby duch z niego odchodzi i kurde, i on umiera i wiecie, to tak majestatycznie i tak dalej, i tak dalej. Następny jest to healer lub po prostu healerka. Ona, jak słyszycie, wydaje takie odgłosy latania i nas leczy. Możemy zrobić taką arenę tych healerów lub healerek, to jest bardziej healerka, żeby one z nami oczywiście tutaj latały. Niestety nie da się na razie zrobić tak, żeby one z nami latały, bo jak kliknę, widzicie, prawym przyciskiem myszy, ona wydaje tylko dźwięki, no i nas leczy przy okazji, ale za nami, jak widzicie, nie podąża za nami, tak? Na sobie jest to Barbarian, można tak nazwać. Jak widzicie, on już wygląda przekozacko, jest taki kurde potężny, ma bicepsy, jak widzicie tutaj, klatek taką. Healerka nam będzie oczywiście pomagała, a on nam zadaje po około jednym serduszku w diamentowej zbroi, więc no, kurde, naprawdę jest mocny. Ma 20 punktów życia, no ale kurde, zobaczcie. Atakuje, dobra, zabijmy go sobie, nie będzie on zbyt trudny, no jak widzicie, umarł. Następnym jest to, no dobra, może przejdźmy inaczej. Następnym jest to Goblin. Goblin to jest taki mikrusek, który też ma 20 punktów życia, co jest też, co jest dziwne strasznie. Ale z pomocą mojej healerki myślę, że go łatwo pokonamy. On, widzicie, się uśmiecha, atakuje nas, jak widzicie, to Goblin robi. No i prosty do zabicia, jest nic wielkiego. Następny jest to Golem, który już jest wielki i zadaje mega duże obrażenia i z dalekiego dystansu. Goddammit, kurde, muszę uciec, to jest jeden z tych lepszych mobów w całej grze. Zobaczcie, jak on wygląda. No po prostu majestatycznie wielki golem, który naciera, idzie zabić. Tylko szkoda, że ma mało życia, no ale zobaczcie, nie da się w ogóle do niego podejść. A jak już podejdziemy, to kurde, nas tak prawie zabija. No, zginął, na szczęście. Więc to był golem, który wyglądał, nie powiem, kozacko. Nie powiem, naprawdę, kozacko. No, a następnie jest to Hog Rider. Tak to się czyta? Hog Rider? Chyba tak. No i zespomniał sobie gdzieś tutaj. I on jeździ na takiej, kurde, nie wiem, co to jest, świnia? Świni z młotem. Na razie jeszcze ten młot jest nieprzytwierdzony do jego ręki. Tylko tak jakby lata w powietrzu. No, ale, no, to cóż, no, Hog Rider, tak? Healerka nas leczy, zabijemy sobie go, patrz, gin stary, no i on też umarł. No i ostatnim mobem jest to Giant, czyli nasz wielki, ogromny gigant, którego postawimy sobie, myślę, że gdzieś z daleka od naszej urodziwej z daleka od naszej pięknej healerki, postawimy sobie tutaj giganta, który no jest gigantem, no mógłby walczyć spokojnie z golemem. No i zobaczcie, jak to wygląda. Atakuje nas, na razie nie podrzuca, nic nie robi, tylko nas po prostu atakuje. No, ale nie powiecie, że jest mały. Jest naprawdę potężny, zabijemy sobie go i tak, on umiera. Pokażę wam jeszcze, co się dzieje, gdy zabijemy naszą healerkę. No, ona może latać oczywiście, gdy ją zabijemy też umiera. Na razie żaden mob tutaj nie dropi. A teraz wam przedstawię, jak wyglądają dwa największe moby z tej modyfikacji. No, gigant jest odzorowany po prostu genialnie, ale golem też, ma taki kurde, no, majestatyczną postawę, że chodź to solo, stary, bo zaraz tutaj będzie ciężko z tobą. No, patrzcie, tutaj plecy, no, mega, na serio odzorowane z gry kozacko, tu jego twarz, naszego giganta, jego stopy, no, modder się naprawdę postara, więc cóż. To było na tyle, troszeczkę mało wyglądam je przy tych mobach, ale mniejsza. Pamiętajcie o kciuka w górę, kiedy mnie nie ma, subskrypcjach i komentarzach, ponieważ to mnie cieszy, kiedy jestem na wyjeździe i nagrywam dla was vlogi, bo może nagram. Trzymajcie się, cześć, do następnego, na razie.